Nazywam się Magdalena Stysiak, mam 20 lat. Moim mottem życiowym jest zawsze podążaj do celu i zdobywaj to, co chcesz. Mam 2,03 wzrostu. Nie ukrywam, że ten wzrost mi bardzo, bardzo pomaga na boisku. W życiu codziennym jest różnie. Red Bull siatkarski skrzydła. Tą nagrodę dostałam po turnieju jako wyróżnienie za najlepszą zawodniczkę. Współpraca przedłużała się, byliśmy w stałym kontakcie i dzięki temu teraz jestem zawodniczką, która podpisała profesjonalny kontrakt. Bardzo lubię grać pod presją. Na 14 tysięcy kibiców dookoła w Atlas Arena krzyczą moje nazwisko, krzyczą Polska. Ja wychodzę na boisko. Noszenie orzełka na piersi naprawdę rozpiera mi oczy. To jest taka presja, która dodaje mi, wiadomo, skrzydeł, która dodaje mi plusów i dzięki której czuję się super. Liga włoska jest jedną z najmocniejszych lig w Europie. Do każdego meczu trzeba podchodzić na maksa skupionym. Każda drużyna jest bardzo mocna i nie ma, że tutaj sobie można odpuścić, bo wtedy się przegrywa. Do siatkówki namówił mnie mój brat, starszy Tomasz, który niestety jest po kontuzji i nie może już grać. Ja jestem bardzo dumny z siostry. Wiele osób właśnie bierze z niej przykład. Ja jestem osobą właśnie bardzo rodzinną. Z bratem mam super więź. Przyjaźnimy się, bardzo mnie wspiera i jest to naprawdę osoba, z którą mogę też porozmawiać na każde tematy i po prostu go kocham. Życzę jej brak kontuzji, a myślę, że sam talent Magdy dał sobie znać i pokażę na co ją stać. Pomimo przeszkód na drogach, które zawsze się zdarzą, bo jest tyle samo fanów, co i hejterów, ja mam w głowie swoje myśli i po prostu dążę do tego, aby grać i być jak najlepszym siatkarką. Mam bardzo dużo marzeń, ale takimi siatkarskimi marzeniami, to myślę, jak każdej siatkarki, to są Igrzyska Olimpijskie. Czy to będzie Paryż, następny, czy to będzie jeszcze później. Musimy grać zespołowo, żeby tam pojechać, bo nieważne, czy jedna, dwie siatkarki są znane i są super. Jeżeli my jako Polska będziemy grać super, ja jestem pewna, że na nie dostaniemy i każda siatkarka spełni to swoje marzenie. Wiele ludzi uważa, że naprawdę bardzo dobrze gram i wygrałam już wiele rzeczy. I uważam, że przede mną jeszcze naprawdę duża historia, duże przeżycie. Mam dopiero 20 lat i duża nauka i dążenie do celu.